Dzień Nauki Medicalia 2010, który odbył się w sobotę 20 listopada, zgromadził tłumy pasjonatów nauk medycznych. A już ja się zaczynam myć do tego zabiegu w ten sposób, że mogę najpierw łokciem sobie tutaj troszeczkę tego mydełka na tą szczotkę podać, tak? I zaczynam myć dłoń, tak? Proszę Państwa, ręka chirurga, tam zresztą pochodzi nazwa, bo nazwa chirurgia pochodzi z tego słowa hair, czyli ręka, i ergo, czyli działam ręką, tak? Bo w sumie ręka chirurgia jest najważniejszym narzędziem. Proszę Państwa, ja tą rękę powinienem mieć w ten sposób, że jeżeli umieję dłoń i umieję centralnie, to nie powinienem stosować w ten sposób, bo wtedy ta brudna woda wpływa właśnie mi na dłoń, tak? Powinienem robić to w sposób odwrotny, czyli właściwie od dłoni, centrami, gdzieś w okolicach łokcia ta woda mi powinna. Taki proces, żeby się przygotować. Uczestnicy zajęć prowadzonych przez pracowników naukowych Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz pracowników szpitali uniwersyteckich mogli zobaczyć m.in. operację laparoskopową wykonaną na uszkodzonej dyni. Też pewna optyka, kamera high definition, jak widać, tak? To musi być dobry obraz. I światłowód, który podaje nam światło dość silne, ze źródła światła z ksenonowej żarówki do ciała chorego. Warsztaty pod tytułem Kolorowa kuchnia, prawie wszystko o cukrach, zgromadziły nie tylko fanów dobrego jedzenia i łasuchów, ale przede wszystkim młodych miłośników chemii, którzy mieli okazję samodzielnie wykonać kilka doświadczeń laboratoryjnych. Jak co roku nie brakowało zainteresowanych najnowszymi technikami stosowanymi w medycynie sądowej. Co się dzieje w tym, czy jest użyta, czy nie jest użyta. I tak jak tam było, że była taka karuzela, która i automatyczna szczykawka, tutaj trzeba szczykawką ręczną podać to miejsce. Następuje rozdział, dochodzi do detektora, a tutaj mam, jak to wygląda w środku. Właśnie takie do filmu, jak to jest zrobione. Tutaj proszę zobaczyć, to jest, co widać, elektrody i sprężynkę. Thank you.
Bardzo szybko zapełniły się także miejsca na zajęciach w innych laboratoriach i zakładach Collegium Medicum. Niszczenia komórek nowotworowych. Pani na przykład wybiera sobie jakąś komórkę, która Pani uważa, że jest fajna, ciekawa i ustawić tak do zrobienia zdjęcia. No na przykład tak. A więc tutaj mamy, widzimy, Pani ustawiła komórkę w tym kwadracie. Tutaj mamy aparat Golgiego, mitochondria, jądro komórkowe, no i cytoplazma. Nic dziwnego, że Medicalia ciągle cieszą się powodzeniem. Dla wielu osób to jedyny dzień w roku, kiedy otwierają się drzwi do miejsc zazwyczaj niedostępnych.